kiedy przypadkowy przechodzień odnalazł skrzynię, w której ukryte było ciało kobiety w średnim wieku. Nikt nie przypuszczał, że rozwiązanie tej zagadki kosztować będzie życie 6 śledczych pracujących nad tą sprawą. Sprawą, która znalazła swoją ekranizację, a o życiu prowadzącego słynny program 997 zadecydowała pogoda. Witajcie, ja mam na imię Łukasz i zapraszam Was na kolejny kryminalny odcinek. Zanim zacznę, chciałbym zaprosić Was na nową grupę na Facebooku. Link do niej znajdziecie w opisie tego filmu. Postaram się w miarę możliwości i systematycznie informować Was o planowanych odcinkach oraz najciekawszych wydarzeniach kryminalnych. Liczę też, że nasza społeczność fanów kryminalnych historii stale będzie się powiększać. Jest nas już ponad 3000 osób, za co serdecznie Wam dziękuję. Był 25 listopada 1990 roku. W Polsce tego dnia odbywały się pierwsze, w pełni wolne, powszechne i tajne wybory prezydenckie. Był to niezwykły czas. Polska poczuła powiew wolności, wywalczony z ogromnym trudem przy okrągłym stole. Dlatego Polacy ruszyli tłumnie do urn wyborczych. Cały kraj chciał oddać głos na swojego kandydata. Głosowanie odbywało się nawet w najmniejszych miejscowościach. W Dołżycy, w powiecie leskim, zaledwie 3 km od Cisnej, również stała urna wyborcza, aby 90 mieszkańców wsi mogło zagłosować. Dołżyca do tej pory była jedną z wielu miejscowości w Polsce. Nie działo się tam nic, co wyróżniałoby ją spośród innych podobnych. Rzadka zabudowa, która rozciągała się nieopodal rzeki Solinka, aż do granicy z Ukrainą. Późnym popołudniem pan Włodzimierz postanowił spełnić swój obywatelski obowiązek. Pomimo tego, że był już starszym, nieco schorowanym człowiekiem, postanowił udać się pieszo do lokalu wyborczego. W drodze powrotnej starszy mężczyzna rozmyślał nad zmianami, które mogą nastąpić w Polsce w najbliższych latach. Skończyła się pewna epoka, a przyszłość stała pod wielkim znakiem zapytania. Nowy prezydent miał być szansą na lepsze jutro. Gdy pan Włodzimierz tak rozmyślał, w pewnym momencie spostrzegł, że przy drodze w zaroślach leży coś drewnianego, niedokładnie okrytego jedliną. W pierwszym momencie minął znalezisko, ale po kilku metrach postanowił zawrócić. Zdziwiło go, że to, co zauważył, jest tak jakby zamaskowane. Ktoś ewidentnie chciał, żeby nie zostało łatwo zauważone z drogi. Starszy mężczyzna pomyślał, że być może ktoś wyrzucił jakiś niepotrzebny mebel. Postanowił więc z ciekawości przyjrzeć się temu z bliska. Gdy odgarnął gałęzie i wszystko, co zalegało, zauważył praktycznie nową, solidnie wykonaną skrzynię. Była nieco nietypowa, znacznie większa niż standardowa. Ktoś ją nadbudował. Pan Włodzimierz od razu pomyślał, że zabierze ją ze sobą do domu i wykorzysta w gospodarstwie. Mężczyzna postanowił jeszcze szybko zajrzeć do środka i zorganizować kogoś, kto pomoże mu przetransportować skrzynię do domu. Jednak gdy otworzył wieko, z przerażeniem stwierdził, że wewnątrz znajduje się ludzkie ciało. Wstrząśnięty mężczyzna upadł na ziemię. Jednak szybko się podniósł i czym prędzej wyruszył w stronę najbliższego gospodarstwa, aby wezwać policję. Ze strachu nawet nie potrafił określić, co tak naprawdę zobaczył. Na miejsce przyjechała grupa śledczych. Szybko potwierdzili informacje o ciele ukrytym w drewnianej skrzyni. Była to kobieta w średnim wieku, nienaturalnie wykręcona. Praktycznie wciśnięta na siłę do zbyt małej, zbyt ciasnej trumny. Pierwszym pytaniem, jakie nasuwało się funkcjonariuszom, było, kim jest ta kobieta. Przy ciele nie ujawniono żadnych dokumentów. Nie było praktycznie niczego, co mogłoby naprowadzić śledczych na jakikolwiek ślad, który mógłby pomóc w ustaleniu personaliów odnalezionej. Sprawdzono również wszystkie zgłoszenia o osobach zaginionych z ostatnich dni.
Jednak zarówno policja z Cisnej, Leska i Krosna nie odnotowała zgłoszeń o zaginięciu kobiety w średnim wieku. Sprawa stała się zagadkowa, a więcej o ofierze mogła powiedzieć tylko autopsja. Na to właśnie liczyli śledczy, bo do tej pory podpisywali w swoich notatkach kobietę jako NN. Już podczas wstępnych oględzin patolog ujawnił na szyi ofiary charakterystyczne ślady powstające podczas duszenia. Kobieta miała również niewielkie rany na rękach oraz nogach. To sugerowało, że mogła się bronić przed napastnikiem. Bardziej zastanawiającym był fakt, że z palców ofiary zdarte były opuszki palców. Jasnym było, że sprawca w ten sposób chciał utrudnić śledczym identyfikację. Wstępnie ustalono, że kobieta nie żyje od około 24 godzin. I praktycznie na ten moment to była cała wiedza, jaką dysponowali śledczy. Policyjni technicy postanowili dokładnie przyjrzeć się skrzyni, w której ukryto ciało. Była to zwykła skrzynia wykonana z płyt paździerzowych. Na rynku było takich mnóstwo. Jednak charakteryzował ją kolor, na jaki została pomalowana w niektórych miejscach. Wydawało się to bardzo znajome, ale na ten moment nikt nie potrafił skojarzyć, gdzie widziano podobny kolor. Śledztwo trwało już 24 godziny. Policjanci pracowali bez przerwy. Zmieniali się tylko po to, żeby coś zjeść i ruszyć dalej w pogoń za sprawcą. Skoro w rejonie nie było zgłoszeń o zaginięciu kobiety, to może pochodziła z innego rejonu Polski. Tak pomyśleli funkcjonariusze i w ślad za swoim pomysłem rozesłali po całej Polsce telegramy z załączonym zdjęciem kobiety o nieustalonych personaliach. Odpowiedź przyszła już po kilku godzinach. Rzeszowska policja poszukiwała zaginionej 57-latki. Alfreda była znana w całym mieście. Rzeszowska cinkciara, na którą wołano chodzący kantor. Kobieta zajmowała się skupowaniem i sprzedażą waluty, głównie dolarami. Jej stałym punktem był Peweks, gdzie spędzała całe dnie. Nie było to też przypadkowe miejsce. W Peweksie można było kupić za walutę niedostępne w innych sklepach towary z importu. O zaginięciu Alfredy poinformował policję jej mąż. Na posterunek policji zgłosił się 10 listopada i powiadomił, że od 2 dni żona nie wraca do domu. Było to niepokojące, bo nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca. W małżeństwie układało im się dobrze, więc kobieta, według relacji męża, nie miała powodów, aby od niego uciekać i nie dawać znaków życia. Znajomi, którzy doskonale ją znali, potwierdzili słowa zrozpaczonego męża. Policja ustaliła, że po raz ostatni kobieta była widziana 8 listopada, gdy czekała przy ulicy Piłsudskiego na umówione spotkanie z klientem. Od tej pory nikt jej więcej nie widział. Główną wersją przyjętą przez śledczych był napad rabunkowy. W mieście każdy wiedział, że Alfreda miała przy sobie ogromne ilości gotówki. Złożyło się to też w czasie, kiedy na terenie Polski grasowała grupa zajmująca się napadami na cinkciarzy. W kilku miastach doszło do napadów. Sprawcy wybierali na ogół słabszych fizycznie handlarzy. Często pod pretekstem wymiany kilku tysięcy złotych zwabiali cinkciarzy do samochodów, po czym ich porywali. Część okradzionych wracała do domu, ale byli też tacy, którzy oddawali życie broniąc gotówki. Według śledczych Alfreda jest kolejną ofiarą przestępczej szajki. Ale dlaczego jej ciało odnaleziono w Bieszczadach? Przecież do tej pory sprawcy okradali swoje ofiary na miejscu. Nikt przecież nie chciałby ryzykować i transportować swojej ofiary tak daleko. Nikt też nie trudziłby się, żeby ukrywać ciało w drewnianej skrzyni. Do tego specjalnie przygotowanej. No i pytanie, które również pozostawało bez odpowiedzi. Co się z nią działo od czasu zaginięcia aż do odnalezienia? Śledczy założyli więc, że kobieta sama pojechała do oddalonego o 55 km Krosna.
Zapewne tam miała spotkać się z klientem. Być może wtedy została uprowadzona i przetrzymywana. Być może sprawca liczył na to, że kobieta wskaże większą ilość gotówki ukrytą w domu. Wtedy prowadzący sprawę otrzymali raport z sekcji zwłok. Ich wszystkie teorie stanęły pod znakiem zapytania. W raporcie patolog napisał, że kobieta nie żyje od około 2 tygodni, a przyczyną zgonu jest uduszenie. Kolejne pytanie, jakie nasuwało się bez słów. Jak to możliwe, że ciało było w tak dobrym stanie, że podczas pierwszych oględzin patolog określił czas zgonu na 24 godziny? Raport wyjaśnił i tę kwestię. Obrażenia na nogach i rękach ofiary powstały wskutek zamrożenia. Stało się tak, ponieważ ciało kobiety musiało być przechowywane w zamrażarce. Jej ciało musiało przywrzeć do ściany, a sprawca, wyciągając je, doprowadził do powstania obrażeń. To wyjaśniało również nienaturalną pozycję ułożenia ciała. Sprawa szybko przedostała się do mediów i stała bardzo głośna. Mąż ofiary wyznaczył nagrodę za informację, która przyczyni się do zatrzymania sprawcy. Na numer alarmowy dzwoniło codziennie kilkadziesiąt osób, informując śledczych o swoich podejrzeniach. Wydawało się, że jedna z osób faktycznie może coś wiedzieć na temat zdarzenia. Jeden z informatorów policji opowiedział, że kobieta przyjechała na spotkanie w sprawie wymiany znacznej ilości waluty. Do spotkania miało dojść w jednej z altanek na działkach. Informator wskazał z imienia i z nazwiska wszystkich uczestników spotkania oraz altankę, w której odbyło się spotkanie. Jednak śledczy nie potwierdzili tych rewelacji. Przyjęli za to hipotezę, że za zbrodnią może stać mąż ofiary. Śledczych zastanawiało, dlaczego zwlekał 2 dni z powiadomieniem o zaginięciu. Co robił przez ten czas? Czy potrzebował 2 dni na zatarcie śladów? I czy wersja o udanym małżeństwie była prawdziwa? Funkcjonariusze, idąc nowym tropem, postanowili przeszukać mieszkanie Alfredy i jej małżonka. Przeglądano każdy zakamarek mieszkania. Zaglądali do każdej szafki, szuflady, a nawet do lodówki i zamrażarki. Ich uwagę przykuła mała listewka ukryta za drzwiami pokoju. Do złudzenia przypominała tą, którą obudowane było wieko skrzyni. Na tej podstawie prokurator wydał nakaz zatrzymania mężczyzny na 48 godzin. Jednak aby mieć pewność, potrzebna była ekspertyza. Mężczyzna, załamany po utracie żony, zaprzeczał, że ma cokolwiek wspólnego z jej śmiercią. Zapewniał, że w jego małżeństwie układało się dobrze i choć nie akceptował zajęcia żony, nigdy nie zamierzał się z nią rozstawać. Ekspertyza przyszła już następnego dnia po zatrzymaniu. Sprawa była medialna, więc komendant wojewódzki sam nadzorował śledztwo, a to przyspieszało wiele czynności, na które na ogół czeka się miesiącami. Specjalistyczne badania potwierdziły, że ujawniona listewka nie pochodziła ze skrzyni. Jest podobna, ale nie taka sama. Kolejna hipoteza śledczych upadła, a sprawa stanęła w martwym punkcie. Minęło kilka dni, a Rzeszowem wstrząsa kolejna sprawa. Na terenie miasta dochodzi do kolejnego napadu na cinkciarę. Kobieta została zwabiona na spotkanie z klientem, po czym pobita i okradziona. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, kobieta jeszcze żyła. Opisała dokładnie sprawcę, jednak jej obrażenia były tak rozległe, że po kilku godzinach kobieta zmarła. Śledczy, tracąc jedynego świadka, postanowili opublikować w mediach rysopis stworzony na podstawie zeznań. Niestety nikt nie rozpoznał napastnika. Nie mając żadnych nowych tropów, zarówno przy pierwszej, jak i drugiej sprawie, komendant wojewódzki policji postanowił poprosić o pomoc ekipę niezwykle popularnego programu telewizyjnego 997. Magazyn kryminalny 997 to cykliczna audycja telewizyjna, emitowana z małymi przerwami od października 1986 roku aż do października 2017 roku na antenie TVP2.
Program powrócił w marcu 2018 roku na antenie TVP1. Pierwszym prowadzącym w latach 1986-1990 był pułkownik Jan Płócienniczak. Następnie prowadzącym został Michał Fajbusiewicz, który prowadził program aż do 2017 roku. To właśnie z jego osobą najbardziej kojarzy się program 997. Od 2018 nowym prowadzącym został Dariusz Bohatkiewicz. Pomimo zmian prowadzących nie zmienił się cel programu. Jego celem jest pomoc telewidzów w odnalezieniu poszukiwanych przestępców i w wyjaśnieniu zagadkowych spraw najcięższego kalibru. Produkcja zgodziła się na realizację niewyjaśnionej sprawy. 10 stycznia 1991 roku ekipa przyleciała do Cisnej rządowym śmigłowcem. Mi-8T ze 103 Pułku Lotniczego Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW wzbudził sensację wśród mieszkańców. Gdy dowiedziano się, że realizowany będzie słynny program, na miejscu zebrała się pokaźna grupa gapiów chcących zobaczyć produkcję na żywo. Problemem była tylko pogoda, w dniu nagrania niezwykle kapryśna. Dlatego zapadła decyzja o szybkim zrealizowaniu nagrań, zanim pogoda popsuje się na tyle, że lot śmigłowcem okaże się niemożliwy. Po nagraniach z udziałem śledczych pracujących nad sprawą rzeszowskich cinkciarzy, dowódca załogi zgodził się na zabranie kilku funkcjonariuszy policji na krótki lot. Na pokład śmigłowca wsiadło 6 śledczych oraz 1 pracownik cywilny policji. Poza nimi na pokładzie przebywało już 2 pilotów oraz technik. Śmigłowiec wzbił się w powietrze, ale po chwili silny podmuch wiatru spowodował, że pilot stracił kontrolę nad maszyną. Wysokość była zbyt niska, aby można było wykonać jakikolwiek manewr. Oczom gapiów ukazał się dramatyczny obraz. Podmuch wiatru ściągnął maszynę w kierunku drzew. Śmigłowiec zahaczył o nie, po czym zniknął w gęstym lesie. Sekundę później rozległ się ogromny huk, a na niebie pojawiła się smuga dymu. Śmigłowiec rozbił się zaledwie 100 metrów od miejsca, z którego wystartował. Zanim przybyła pomoc, helikopter stał w płomieniach. Niestety nikt nie przeżył tej katastrofy. Informacja o wypadku szybko przedostała się do mediów. Jednak relacje z wydarzeń były chaotyczne i co chwilę się zmieniały. Początkowo podano, że w katastrofie zginął prowadzący program. Po latach dowiedzieliśmy się, że omal tak się nie stało. W jednym z wywiadów Michał Fajbusiewicz opowiedział o wydarzeniach z tego dnia. Opowiedział, jak z uwagi na kapryśną pogodę zapadła decyzja o nagraniach w kilku miejscach naraz. Prowadzący postanowił zrezygnować z lotu nad Bieszczadami i w tym czasie wziąć udział w końcowych nagraniach na ziemi. Ta decyzja uratowała mu życie. Katastrofa jednak nie zatrzymała śledztwa. Można powiedzieć, że nawet je przyspieszyła. Po utracie kolegów nowi prowadzący sprawy byli zdeterminowani, aby ją wyjaśnić. Schwytanie sprawcy miało teraz zupełnie inny wymiar. Niedługo po emisji programu 997 śledczy otrzymali anonimową informację, że mężczyzna podobny do rysopisu mieszka w Brzozowie, a pracuje w Rzeszowie jako sprzedawca drewna. Dodatkową informacją był fakt, że zakład, w którym pracuje, ma ośrodek wypoczynkowy w Cisnej. Wszystko zaczynało do siebie pasować. Funkcjonariusze zaczęli przyglądać się podejrzanemu. Ustalili, że w dniu zaginięcia pani Alfredy mężczyzna nie pojawił się w pracy. Jednak kolejne godziny przyniosły kolejne informacje, a nowy podejrzany miał żelazne alibi. Po raz kolejny funkcjonariusze pozostali bez niczego. Gdy zrezygnowani brakiem postępów w sprawie wracali do komendy, jeden ze śledczych krzyknął: "Wiem". Zdezorientowani koledzy dopytywali, o co chodzi. Wtedy śledczy kazał zatrzymać samochód. Wskazał na szyld reklamowy zainstalowany przy drodze.
Wyjaśnił, że napis widniejący na reklamie Buffet ZDZ wykonany był w identycznym kolorze jak ujawniona farba na skrzyni z ciałem Alfredy. Również płyta, z której wykonana była reklama, odpowiadała tej z wieka skrzyni. Nie mogło być też przypadku w tym, że reklama bufetu sąsiadowała z Peweksem, pod którym pracowała cinkciara. Idąc tym tropem, śledczy dokładnie sprawdzili ajenta bufetu. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kupił niedawno za gotówkę samochód, za który zapłacił dolarami. Znajomym z kolei opowiadał, że chce nabyć mieszkanie i rozgląda się za ciekawą ofertą. Jednak z ksiąg rachunkowych wynikało, że bufet nie przynosił wielkich zysków. Wręcz ocierał się o bankructwo. Należało więc ustalić, skąd Piotr ma na to wszystko pieniądze. Zapadła decyzja, żeby zatrzymać go i przesłuchać. Już podczas pierwszej rozmowy ze śledczymi Piotr przyznał się do zabicia Alfredy. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że umówił się z kobietą w bufecie. Powiedział jej, że jest zainteresowany kupnem 5000 dolarów. Kobieta zjawiła się w wyznaczonym terminie punktualnie. Nie miała podejrzeń. Niejednokrotnie bywała w tym barze, znała właściciela. Poza tym była na swoim terenie. Gdy obie strony ustaliły cenę wymiany waluty, Piotr powiedział, że musi pójść na zaplecze po gotówkę. Kobieta nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej klient nie ma nawet grosza. Gdy wrócił, zaatakował kobietę. Najpierw uderzył ją w głowę, a gdy kobieta upadła na ziemię, pochylił się nad nią i udusił. Początkowo zaplanował, że ciało ukryje w piwnicy. Zaplanował, że wykopie grób i ukryje swój czyn przed światem. Niestety nie przewidział tego, że podłoga wylana była grubą warstwą betonu, przez którą nie był w stanie się przebić. Ukrył ciało w zamrażarce, po czym wziął się za zbijanie skrzyni. Do jej wykonania użył resztki płyt, które pozostały po zrobieniu reklamy bufetu. Następnie ukrył w niej ciało kobiety. Ale skrzynia z zawartością okazała się zbyt ciężka i nie był w stanie przenieść jej samodzielnie. Dlatego o pomoc poprosił nieświadomych niczego praktykantów. Wspólnie załadowali skrzynię na samochód, po czym wywiózł ją w Bieszczady. Piotr został skazany na 25 lat więzienia. Ta sprawa znalazła swój finał, ale kosztowała życie wielu osób. Sprawca wpadł przez reklamę i przypadek. Ile takich spraw jest w Polsce niewyjaśnionych? Pewnie niezliczenie wiele. Mam nadzieję, że wrócicie na kanał kryminalny po kolejne takie historie. Ja już się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek w najbliższą niedzielę. Do usłyszenia. Cześć.